A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Brainiplex. Ostatni świat, czyli świat szósty. Zostały nam tutaj do zaliczenia dwie plansze, dziewiąta i dziesiąta. Dzisiaj bierzemy się za planszę dziewiątą. Jakiś problem? Taki jest tytuł planszy. A problemów jest tutaj cała masa. Jeśli ktoś lubi kombinować, myśleć, analizować motywy typowo supapleksowe, brainiplexowe, no to tutaj będziecie mieli ku temu masę okazji. Będziecie sobie mogli zatrzymywać i kombinować. Na starcie, problemik. Jak zdobyć tę spinkę tutaj? Jak zdobyć tę spinkę? I tak jest, macie rację, do tego celu musimy wykorzystać czerwoną dyskietkę, która znajduje się tutaj. No nie ma innego sposobu, żeby się do tej spinki dostać. Trzeba jakoś spowodować wybuch, zniszczyć ten najeżony element i po tę spinkę się wbić. A skoro tak, to musimy sobie na przyszłość jeszcze zapewnić drogę odwrotu. No bo co, weźmiemy czerwoną dyskietkę, wbijemy się przez szpulkę, rozwalimy najeżony element, weźmiemy spinkę i co, jak wyjdziemy? Nie, tak łatwo nie wyjdziemy, ta szpulka jest jednostronna, no nie? Czyli będziemy musieli wyjść tą szpulką. A jeżeli mamy wyjść tą szpulką, to już na starcie musimy sobie tutaj zapewnić tę drogę odwrotu. O, dlatego sobie zrobimy coś takiego. Jeżeli tutaj w przyszłości się dobijemy, weźmiemy tę spinkę, to tędy będziemy mogli wyjść. A ponieważ tą szpulką będziemy musieli w przyszłości wyjść, to tutaj jest pierwsza poważna zagwozdka logiczna. Musimy wysprzątać tę komorę, którą pokazuję tutaj, od jednej do drugiej szpulki, ale tak, żeby zarówno ta szpulka, jak i ta szpulka nie była zablokowana kulką. Jak się przebijemy przez najeżony element, weźmiemy spinkę, to musimy tutaj z powrotem potem przejść, no nie? I to jest zadanie dla was, możecie zatrzymywać, kombinować, jak oczyścić tę komorę, aby żadna z tych szpulek nie była zablokowana przez kulkę. A ja pokazuję już prawidłowe rozwiązanie, które sobie wymyśliłem. Bierzemy tę spinkę. Tę spinkę opuszczamy na sam dół, ale nie zbieramy jej na razie. Ona musi nam przytrzymywać te kulki. Teraz tak, jeżeli odejdziemy w lewo, to ta kulka się zsunie, a ta kulka opadnie na nią. Ale musimy szybko wejść w spinkę, żeby ta kulka też się nie stoczyła w prawo. Musimy ją na początku przytrzymać własnym ciałem. Zobaczcie, jest taki układ. I teraz jak pójdziemy tutaj, to ona opadnie w lewo, a nie w prawo. To jest niezły patent. Teraz tak, musimy szybko wejść w tę lewą spinkę. Zobaczcie. O, i w ten sposób mamy wzięte wszystkie spinki z tej komory i szpulki cały czas odblokowane, także będziemy w przyszłości się mogli po tych szpulkach tutaj wrócić. Proste, proste. Tutaj kolejna zagwozdka dla was, jeśli macie ochotę sobie pomyśleć. Jak wziąć te dwie spinki i iść w górę, ale tak, żeby nie zablokować tej szpulki, bo tak jak mówiłem, w przyszłości będziemy musieli tą szpulką wrócić, no nie? Jak zjeść te dwie spinki i jednocześnie tymi kulami nie zablokować sobie tej szpulki? Zatrzymujecie, kombinujecie, a ja pokazuję prawidłowe rozwiązanie. Prawidłowym rozwiązaniem jest tutaj motyw z vice versa, który sami sobie musimy ustawić. Tutaj zjemy, wejdziemy tu. O i tutaj, o, teraz mamy motyw z vice versa. Jeżeli tą szpulką przejdziemy w lewo, a nie pójdziemy gdzieś tam w dół czy w górę, to te dwie kule jakby będą chciały opaść na lewo, no nie? Patrzcie, cyk i szpulka odblokowana. Proste, proste. Jak wejść tutaj na górę, żeby nie musieć jakiejś kuli zepchnąć w prawo, no bo w prawo nie możemy zepchnąć, no bo byśmy szpulkę sobie zablokowali. Jak to zrobić? Ano, te kule przepychamy w lewo i szybko wracamy się pod kulę prawą. Cyk. Dzięki temu możemy też ją przepchnąć w lewo. Proste, proste. Bierzemy dyskietkę. No o to nam chodziło. Mamy tę dyskietkę. Możemy teraz zgodnie z planem umiejscowić ją tutaj. I zgodnie z naszym planem także wziąć tę spinkę i wyjść przez odblokowane szpulki. No dobra. Tutaj macie teraz zagwozdkę ciekawą. Znaczy tak, tę spinkę mogę sobie wziąć. Macie tutaj zagwozdkę, jak wziąć te trzy spinki. Zatrzymujecie, kombinujecie, jak wymyślicie, puszczacie, a ja już pokazuję, jak należy to zrobić. No dobra, specjalnie tak trzymałem tę kulkę tutaj, żebyście pomyśleli, że może jest potrzebna, ale nie jest potrzebna, zrzucamy ją i teraz tak. No, tutaj też musimy zrobić motyw z vice versa, żeby te kulki jakoś poodpadały. No ale nie idzie zrobić motywów z vice versa, jeżeli mamy 3 na 3, no nie? Musimy jeden z tych rządków kul jakoś usunąć, no nie?
I żeby to zrobić, musimy sobie właśnie ten motyw z vice versa wcześniej przygotować. Do tego celu wykorzystamy pomarańczową dyskietkę, ale trzeba ją jakoś tam dopchać, no nie? Czyli ten rządek kulek sobie opuścimy, w ten sposób możemy tę pomarańczową dyskietkę przesunąć tu, ale nie możemy jej zrzucić na sam dół, bo wtedy ta kulka przetrwa, opadnie na sam dół i już motyw z vice versa nam nie wyjdzie. Czyli musimy wcześniej podtoczyć sobie tę kulkę i teraz pomarańczowa dyskietka zniszczy cztery kule i zostanie motyw z vice versa. Dwie kulki opadną w bok, jedna kulka też w bok i będziemy mogli wbić się po spinki. Patrzcie. Cyk, vice versa, teraz widać, kulki odpadają i możemy wziąć trzy spinki. Proste, proste. Tutaj kolejne zadanie dla Was. Jak wziąć tę spinkę i jednocześnie sprawić, aby ta szpulka była odblokowana? Pauzujecie, kombinujecie, a ja pokazuję. No i znowu kluczem jest motyw z vice versa, który trzeba sobie wcześniej przygotować. Uwaga, robimy to w sposób następujący. Tej spinki nie zjadamy, tylko szybko idziemy własnym ciałem przyblokować tę górną kulkę. Coś takiego. I jeżeli zjemy tę spinkę, a ta kulka jest odsunięta, to mamy motyw z vice versa, przy czym na samym dole nie ma kulki, tylko jest najeżony element i te dwie kulki odpadną gdzieś tam w lewo, w prawo, pod warunkiem, że my też pójdziemy w prawo, a nie w górę albo w dół, nie? Cyk, szpulka odblokowana. Proste, proste. Tutaj, najpierw idziemy w dół, to już Wam mogę powiedzieć. No tutaj na razie może nie będę przed Wami stawiał żadnego wyzwania. Zrobię tak, jak się to powinno zrobić. To należy zjeść. To należy zjeść, bo tę kulkę będziemy odsuwać. To zjeść. To też. Ta pomarańczowa dyskietka będzie nam potrzebna. Będziemy musieli ją dopchnąć do tego najeżonego elementu, aby się przebić po te spinki tutaj, wiecie? Dlatego już trzeba nad tą pomarańczową dyskietką pracować. Wbijemy się tutaj do góry. Ta kulka nam przeszkadza, więc ją sobie weźmiemy tutaj. Ta kulka... No, nie możemy jej w przyszłości zepchnąć na pomarańczową dyskietkę, bo ona wpadnie w tę dziurę tutaj wcześniej. Będziemy musieli zepchnąć tam inną kulkę, co nie zmienia faktu, że tę dziurę, tylko tutaj może drogę zrobię dla tej pomarańczowej dyskietki, że tę dziurę będziemy musieli zapchać kulką, nie? Więc od razu to zrobię. Zapchamy dziurę kulką. Przysuniemy sobie pomarańczową dyskietkę. Oj, teraz musimy jakąś inną kulkę wykombinować. No, wielkiego wyboru nie ma. Weźmiemy jedną z tych, tylko tutaj trzeba bardzo uważać. Dlaczego musimy bardzo uważać? No, bo będziemy musieli jeszcze potem w górę tam kiedyś iść w przyszłości, więc te kulki nie mogą nam tutaj poblokować tej jakby drogi odwrotu, więc to sprytnie będę musiał zrobić. Zrobimy to tak. Cyk. Szybkie manewry, o, coś takiego. Tę kulkę wykorzystamy do zniszczenia pomarańczowej dyskietki i będziemy się w przyszłości mogli tam na górę wrócić. Proste, proste. No dobra. Tutaj, no tutaj wielkiej zagwozdki nie ma. Coś takiego, na szybko. Ale tutaj macie teraz problem do rozwiązania. Jak wziąć te trzy spinki? Pauzujecie, kombinujecie, a ja pokazuję. Oczywiście kluczowy jest motyw z vice versa, tutaj ogólnie ta plansza jest nafaszerowana motywami z vice versa, no ale ten motyw z vice versa musimy sobie sprytnie przygotować, bo na razie go nie ma. Opuścimy ten rządek, stworzymy, o tutaj taką pionową kolumnę i jest widać już motyw z vice versa, pod warunkiem, że odejdziemy w lewo. Kulki fajnie opadają, mamy spinki, proste, proste. Tutaj... No też zadanko dla Was, jak chcecie sobie pokombinować, aczkolwiek tutaj ciężko przewidywać, jak te kulki będą spadać, co odpychać, który rządek na starcie spuścić, w którą stronę odejść, to jest trudne dosyć. Ja pamiętam, że na streamie mi to chyba nie wyszło za pierwszym podejściem, chyba za drugim dopiero, aczkolwiek może za pierwszym, ale nawet jeśli mi wyszło za pierwszym, to pewnie się gapiłem w ten motyw bardzo, bardzo długo i przewidywałem, jak te kulki będą spadać. Jeśli macie ochotę, to proszę bardzo, a jeżeli nie, to nie, ja pokazuję prawidłowe rozwiązanie. Ja sobie zrzucałem ten rządek, o dziwo. No, żeby móc kulki przepychać tutaj w lewo. O, coś takiego robiłem. No i mamy dostęp do spinek oraz drogę powrotną do szpulki. Proste, proste. O, tutaj będzie ciekawe zadanie. To na pewno, jeśli macie ochotę, to możecie sobie pokombinować. Jak wziąć te trzy spinki? Na tym polega główny problem. To jest takie zadanko dla Was.
Jeżeli macie ochotę, pokombinujcie sobie, tylko uważajcie, żeby tą pomarańczową dyskietką nie zniszczyć jakiejś spinki tutaj, nie? Przez przypadek, jak się będziecie chcieli dobijać do tych trzech spinek. Proszę bardzo, jeśli macie ochotę, pauzujecie, kombinujecie, a ja pokazuję prawidłowe rozwiązanie. To jest bardzo ciekawy motyw. Pójdziemy sobie tak. Tutaj, tej kulki nie przepychamy, tylko zrzucamy ją na dół. Teraz ta kulka jest istotna, tylko ważne, żeby ją po tej spince stoczyć na lewo, żebyśmy mogli za nią wejść, bo ona będzie nam potrzebna. Ale zanim za nią sobie wejdziemy, to tych spinek nie zbieramy. Za to tę spinkę bierzemy, żeby pomarańczowa dyskietka nam jej nie zniszczyła. Tej spinki jeszcze nie bierzemy, ta kulka musi nam opaść tutaj. Cyk, zaraz zobaczycie, czemu ta kulka musiała tu opaść. Tę spinkę możemy wziąć, chociaż już pewnie widzicie, o co chodzi. Teraz wykorzystamy tę kulkę, przepchniemy ją tu, pod tę dyskietkę. Teraz widać, dlaczego ta kulka musiała tutaj być, bo jeżeli by jej nie było, to ta by się stoczyła na jej miejsce. Poza tym te spinki musieliśmy wyzbierać, żeby nam się tutaj coś nie poblokowało, nie poniszczyło. I teraz jak tutaj stoi ta kulka, tej spinki jeszcze nie bierzemy, bo kulka by z powrotem opadła. Teraz jak stoi tutaj ta kulka, to na odpowiedniej wysokości możemy zniszczyć najeżone elementy. O, gdybyśmy tutaj zostawili spinkę albo tutaj, to ta kulka by opadła w to miejsce, a nie w tę dziurę. Już byśmy się do spinki tutaj nie dobili. To też było ważne, żeby ją wcześniej wziąć. Teraz możemy już spinki zbierać i idziemy tutaj w górę. O, tutaj wybuchy nas mogą zahaczyć, dlatego szybko musimy tę kulkę przesunąć, uniknąć wybuchów. Spinkę bierzemy. I teraz tak, najpierw możemy sobie rozpracować to miejsce, bo tu jest... Tutaj nigdzie dalej nie będziemy szli, więc wchodzimy, rozpracowujemy, wychodzimy. No tutaj jakichś bardzo trudnych motywów nie ma. Aczkolwiek jak się z rozpędu robi, to można się wkopać. Na przykład trzeba uważać, żeby tej szpulki nie zablokować kulką, co się może wydawać dosyć trudne. Widzicie tutaj kulki, tu spinka. Żadna z tych szpulek nie może zostać zablokowana, bo będziemy musieli się wrócić i w przyszłości wejść tą szpulką. No jeśli macie ochotę, to sobie pokombinujcie. No takie bardzo trudne nie jest. Idziemy tu, tu. Teraz ważne, żeby ta kula właśnie nie opadła na szpulkę, czyli nie wchodzimy w spinkę, tylko idziemy w lewo. Jak idziemy w lewo, to spinka już będzie spadać, a kulka jeszcze nie, bo ją przez chwilę przytrzymujemy własnym ciałem. No właśnie spinka będzie miała pierwszeństwo, nie? Cyk, coś takiego. Możemy ją wypchnąć i mamy drogę do szpulki na przyszłość. Tutaj, no tutaj kulki nie możemy w prawo przepchnąć, musimy ją zrzucić tu, wrócić się. Tutaj, tutaj, no co, musimy tę kulkę przepchnąć, to możemy zjeść i idziemy w lewo. I znowu ta sama zasada, ta kulka zacznie już spadać, ta będzie spadać troszeczkę później z góry, bo jeszcze ją będziemy przetrzymywać. No, coś takiego. No i załatwione. Teraz wchodzimy tu. Tę kulkę sobie odsuniemy, ona tutaj nie będzie nam potrzebna. Tutaj zobaczcie. Znaczy tutaj na górę jeszcze nie idziemy, tutaj w ogóle exit już jest, zobaczcie. Tutaj będziemy to musieli oporządzić na samym końcu. Tylko pytanie, czy będziemy tędy wchodzić do exitu, czy jakoś tędy będziemy musieli się wbijać. Ja wam na razie nie będę mówić. Okaże się na końcu. Możecie obstawiać w tym momencie, czy tędy będziemy musieli wejść, czy tędy będziemy musieli wejść. Kto dobrze obstawi, ciekawe. Uwaga! Teraz tutaj się wbijamy, wejdziemy sobie tak, spinkę możemy wziąć, to możemy zjeść tak, żeby te kulki jednak w lewo opadały, tam je w prawo, ich w prawo nie będziemy przesuwać, żeby nie było zbyt ciasno. Co można, to przesuwamy w lewo, to też, staramy się zrzucać w lewo, przepychać w lewo. O, tę spinkę zjemy. Także w przyszłości, jak będziemy tą szpulką tutaj sobie wchodzić, bo może będzie taka konieczność, to tę kulkę przepchniemy, no i będziemy w tym miejscu, no nie? A póki co, nie możemy na razie tutaj nic zrobić więcej, więc wchodzimy w tę szpulkę. Gdyby się jednak miało okazać, że będziemy musieli tędy iść do exitu, to sobie zrobimy tutaj drogę na wszelki wypadek. Tutaj trzeba uważać, żeby ta kulka nam z góry nie spadła. Zobaczcie, jakbym teraz zjadł spinkę, no to jakbym mógł się stąd wydostać? No tylko przez to zielone pole. I za mną by spadła kulka, tu coś byłoby poblokowane, a może lepiej, żeby nie było poblokowane. No na wszelki wypadek tę kulkę zrzućmy sobie tak, po spince, nie? Przepchniemy ją tu.
No tutaj możemy zrzucić. No w każdym razie nie wiem, co obstawiliście, którą drogę do exitu, z której korzystamy, ale na wszelki wypadek mam załatwione dwie drogi. Jedna tutaj, druga tutaj, nie? Z której skorzystamy, to się okaże na samym końcu. Tu jest dosyć ciekawy motyw. Tu jest dosyć ciekawy motyw. Jak zdobyć tę spinkę, te spinki dwie, no nie? Nie poblokować sobie tutaj czegoś, jak zdobyć tę spinkę. Tę spinkę, żeby ona jakoś nie wyleciała w powietrze, tutaj dyskietki, reakcje łańcuchowe. Jak zdobyć tę spinkę. Tutaj powstaną takie pionowe kolumny różne, to się może blokować strasznie. Ta szpulka nie może zostać zablokowana kulami, bo będziemy szli dalej. To jest dosyć trudny motyw. Jeśli macie ochotę, to się zastanówcie nad nim. Chodzi o to, żeby albo to wszystko wyzbierać teraz i później wejść w tę szpulkę, albo może macie jakiś taki pomysł, żeby wyzbierać część, później jakoś tam iść, może w przyszłości będziemy się wracać, bo do exitu jakoś trzeba się będzie wracać, może później da radę wyzbierać resztę. Jeśli macie ochotę, to sobie pokombinujcie. Ja wam powiem od razu, że możemy to wszystko załatwić za jednym zamachem. Dobra, i pokazuję, jak to można zrobić. To jest trudne. Dosyć. Mi to chyba nie wyszło za pierwszym razem na streamie. Nie wiem, czy nawet za drugim razem mi wyszło. Znaczy nie, no za drugim razem już mi raczej... Też nie, chyba za drugim razem mi nie wyszło, ale nie dlatego, że sobie nie wymyśliłem jakiegoś sposobu na przejście tego, tylko dlatego, że mi jakiś motyw zręcznościowy tutaj nie wyszedł. W coś tam się wpakowałem, nie zdążyłem czegoś zebrać chyba. I kulka na mnie spadła, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie sam pomysł, który wymyśliłem, jest dosyć ciekawy. Tutaj sobie zjemy. Tę kulkę sobie przesuniemy na razie tu. Tę przesuniemy w prawo, bo ona nam będzie potrzebna niedługo. Ale tak przesuniemy, żeby się pod te kulki za chwilkę wrócić, czyli szybko. Cyk, tutaj. Ta kulka będzie nam potrzebna, ta nie zupełnie. No ale musiałem ją odsunąć. Musiałem ją odsunąć. Nie było innego wyjścia. W prawo nie mogłem od razu jednej kulki przesunąć, bo tu trzeba było zjeść te zielone pola. No po prostu musiałem tak zrobić. I teraz uwaga. Będziemy musieli zrobić taki manewr szybki. Tutaj się właśnie chyba wkopałem na streamie, bo nie zdążyłem tego zrobić. Chociaż aż takie trudne nie jest. I będziemy szli w dół. Szybko spacją trzeba zjeść spinkę i schować się tutaj. I teraz jak te kulki będą spadać na pomarańczowe dyskietki, będą wybuchy, wybuchy, wybuchy. W pewnym momencie ta spinka będzie obok nas. Zatrzyma się chyba na wybuchu, znaczy na jakiejś kulce, która się zatrzyma na wybuchu. Także będziemy mieli chwilkę, żeby ją spacją zgarnąć. Coś takiego wyjdzie. Część tych kulek zostanie zniszczonych, jedna tam chyba opadnie na sam dół. Także ta szpulka będzie uwolniona. No dobra, mam nadzieję, że to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Cyk. Uwaga, teraz będziemy spacją tutaj chcieli zebrać. Mam ją, dobra. Tam reakcje łańcuchowe powstają, tutaj się coś tam porobiło, żadna spinka na pewno nie została wysadzona w powietrze. Teraz możemy tę kulkę wykorzystać, żeby dostać się do tej spinki na dole. Bierzemy tę spinkę i ostatnią spinkę zgarniemy sobie tutaj z góry. Huch, no dobra. No dobra. Wchodzimy tutaj. O, tutaj jest taki szybkościowy motyw. Bo o co chodzi? Zaraz. No, to jest dosyć ciekawa sprawa. Jeżeli macie ochotę, to zastanówcie się nad tym całościowym motywem. Tu, znaczy, w sumie dotąd. O, coś takiego. Tak od końca trzeba na to spojrzeć już teraz, wiecie? No dobra, znaczy, jeśli macie ochotę, to pauzujcie, a ja już wyjaśniam, o co chodzi. Będziemy musieli dostać się do tej szpulki, czyli jakoś zniszczyć część tych najeżonych elementów, żeby w ogóle te kulki jakoś pospadały, żeby był dostęp do spinki. No tych pomarańczowych dyskietek nie przesuniemy w żaden sposób, w prawo, tylko ta pomarańczowa dyskietka może nam pomóc. No ale jak pomóc? Jak ona spadnie na sam dół, no to co, powstanie wybuch, tutaj te najeżone elementy nadal będą. Należy pod tę pomarańczową dyskietkę podstawić kulkę. Wtedy pomarańczowa dyskietka wybuchnie na tej wysokości, zniszczy ten najeżony element, kulki wypadną, jakoś sprytnie tutaj je przepchniemy, coś może, i będziemy mieli wejście.
Tutaj musimy podtoczyć kulkę. No, są tylko dwie kulki. Jedna tutaj, druga tutaj. No już widać, że raczej z tej będziemy korzystać, no bo co z tą? Ona będzie przy ściance, pewnie gdzieś tam zostanie zniszczona jeszcze po drodze. No tej kulki nie wykorzystamy. Tę kulkę musimy wykorzystać. Trzeba ją stąd wypchnąć. Ale co? Ona spada tu i nagle zatrzymuje się koło pomarańczowej dyskietki. Nie wejdziemy za nią. Te dyskietki muszą zostać zniszczone. A zniszczyć je możemy tylko tą kulką. No i tutaj się zaczyna problem, bo jeżeli tę kulkę chcemy zrzucić... Jeżeli tę kulkę chcemy rzucić, to musimy to zrobić od razu, bo jeżeli najpierw zepchniemy tę kulkę, ona spadnie gdzieś tutaj, no to będzie lipa, bo już się nie wbijemy po spinkę. Ta spinka potem by została zniszczona przez eksplozję. Musimy zrzucać tę kulkę i od razu pędzić w dół, przepchnąć tę kulę, wejść w szpulkę, wziąć spinkę i szybko się wrócić, zanim zostaniemy zniszczeni. To jest trudne dosyć, ja tutaj nie będę zwalniał czasu, bo aż takie trudne nie jest, ale ogólnie dosyć skomplikowane. Dobra, zobaczcie sami. Tę kulkę będziemy zrzucać, ja tutaj uciekam, przepychamy, bierzemy spinkę, uciekam w górę, nie? Przed wybuchem. I ta kulka będzie nam potrzebna, dlatego dopychamy ją tutaj pod dyskietkę, tak jak planowałem. I teraz możemy to zrzucić, czekamy, jest ok, nawet tutaj nic nie trzeba przepychać, kombinować, jest ok. Idziemy dalej. O, tutaj nie będę wam kazał myśleć nawet. Znaczy, nie będę wam was prosił, żebyście myśleli o w przypadku tych dwóch spinek, no chyba, że macie jakąś taką wielką chęć, ale tutaj za dużo by trzeba było chyba przewidywać do przodu. Ogólnie te spinki sobie weźmiemy od tej strony, ale tak, że nie musimy sobie zapewniać drogi odwrotu tędy. Wiecie, to wam mogę od razu powiedzieć, że nie trzeba tak kombinować. Możemy śmiało sobie tutaj zrzucać te kule i przycisnąć tę szpulkę. Nawet byłoby to wskazane. No tutaj jeszcze jedną kulkę zrzucimy, ale jednak musimy mieć drogę odwrotu do tej szpulki tutaj, nie? Także tutaj cały czas musi być przestrzeń tutaj, nie? Okej. No i tutaj jest świetna zagwozdka logiczna. Tylko tutaj to trzeba już jednak spojrzeć tak bardzo całościowo. To co pozostało, to jest jeden wielki problem. To jest jeden wielki problem. Jeżeli macie ochotę, no to proszę bardzo. Należy pamiętać, że cały czas musi być droga odwrotu tutaj. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, należy pamiętać, że... Znaczy o tym... No bo widzicie, tu jakoś trzeba się będzie może wbić. Może sobie zrobić drogę odwrotu. Coś, no te kulki trzeba będzie zrzucić. A jak one będą spadać, to będą chciały spaść na jakąś z pomarańczowych dyskietek. Powstanie reakcja łańcuchowa, która zniszczy nam spinki tutaj. Trzeba to też mieć na uwadze w tym problemie całościowym. Trzeba mieć na uwadze w tym problemie to, że musimy się jakoś dostać tutaj. Tutaj blokuje kulka. Jak się jej pozbyć, nie? No jest niby pomarańczowa dyskietka, tak? Jest niby pomarańczowa dyskietka, którą można zrzucić teoretycznie tutaj. Ale potem pytanie jest, jak wejść tutaj? Prawda? Ta kulka za nami spadnie. Jak ją będziemy wypychać tutaj w prawo, to ona się zatrzyma przed najeżonym elementem. Jak zrzucimy pomarańczową dyskietkę, to najeżony element nie zostanie zniszczony, tylko sama kulka, nie? Nie będziemy mieli drogi powrotu. Tutaj jest ogólnie problem w tym miejscu, jeżeli widzicie, co mam na myśli. Ogólnie tutaj jest spora plątanina. Jak w ogóle wysadzić ten najeżony element tutaj? O to jest pytanie. Też taki osobny problem. Ogólnie to jest masa mini problemów takich, które jeszcze trzeba rozwiązać we właściwej kolejności i w odpowiedni sposób. Jeśli macie ochotę, to pokazuję. Dół wygląda tak. Góra wygląda tak. Jeszcze raz pokazuję. Dół wygląda tak. Jak macie ochotę, sobie zatrzymujcie. A ja pokazuję prawidłowe rozwiązanie. Tu jest żółta dyskietka w ogóle. W sumie mogłem o tym wspomnieć, bo nie wiem, czy na nagraniu to takie oczywiste. Tu jest żółta, tutaj są pomarańczowe, wszędzie na dole. Tutaj też jest pomarańczowa. I tak, ta żółta będzie nam bardzo potrzebna. Zobaczcie, jak ja ją sprytnie wykorzystam. Ja ją wykorzystam kilka razy w odpowiedni sposób. Pierwszy motyw. Tutaj ją sobie ustawimy po to, aby te dwie kulki nie spadły ani w lewo, ani w prawo w żaden sposób. O.
I teraz tak, jedną kulkę wykorzystamy, aby przyblokować jedną z pomarańczowych dyskietek, żeby żadna kulka nie spadła na nią i nie zrobiła reakcji łańcuchowej. Druga kulka przyblokuje tę pomarańczową dyskietkę. Żółta dyskietka może tutaj spać. Stać sobie, a właściwie lewitować w powietrzu. Ona będzie zabezpieczała tę pomarańczową dyskietkę. Tylko ważne, żeby tej żółtej nie kłaść na tej pomarańczowej, bo ta żółta jeszcze będzie nam potrzebna w przyszłości, więc musimy mieć możliwość odsunięcia jej stąd. A jak będzie stała przy ściance, to nie damy rady, nie? Teraz tak. Tę spinkę sobie weźmiemy, żeby nie została przytrzaśnięta. Tę spinkę weźmiemy też. I teraz zaczynamy. To na pewno opuszczamy wszystko, co się da. Żadnych wybuchów nie ma, postaraliśmy się o to. Jeszcze możemy opuścić. No i teraz tak, widzicie, żółta dyskietka spełnia swoją funkcję doskonale. Tylko teraz tak, jakbyśmy tę kulkę przepchnęli w prawo, no to wiele nam to nie daje. Więc już widzimy, że tę kulkę będziemy musieli wypchnąć jakby od drugiej strony, więc fajnie, że taka możliwość jest. A póki co, do tej części dostaniemy się od góry. No tylko teraz jak się dostać tam od góry, nie? Musimy to jakoś sobie tutaj wykombinować. Przepychamy tę pomarańczową dyskietkę, ale nie do samego końca. Nie wykorzystujemy jej, aby zniszczyć tę kulkę i przejść dalej. Nie, ona ma na razie stać tutaj. Przechodzimy sobie tędy. Teraz tak. Nie opuszczamy tych kulek i nie wracamy się, tylko przechodzimy w ten sposób. No mamy już tutaj niby drogę przez szpulkę, tylko najpierw musimy jeszcze wyzbierać te spinki, póki jest okazja. Pomału. Takieś bardzo trudne nie jest, tylko po prostu trzeba o tym pamiętać. I idziemy tutaj. Tę kulkę jakby co można wypchnąć, dzięki temu wydostaniemy się potem stąd. No, nie? No bo już górą się nie wydostaniemy, bo tu jest szpulka jednostronna. To możemy zjeść. I teraz tak. Problem, aby dostać się do tych spinek i wziąć te wszystkie spinki. Trzeba bardzo uważać. Jeden zły ruch i jakaś dyskietka źle spadnie, powstanie reakcja łańcuchowa, spinki zostaną zniszczone. To i bardzo ostrożnie, jak saper. Trzeba postępować. Tę dyskietkę, która jest na górze, przesuniemy sobie na chwilkę tutaj. O. Teraz tak. Opuścimy tę kulkę z dyskietką. Dzięki temu dwie dolne kulki zostaną zniszczone. O. Teraz przesuniemy tę dyskietkę w to miejsce, przygotowując taką mini reakcję łańcuchową, która umożliwi nam dostanie się do spinek. Proste? Proste, nie? To możemy już wziąć. Teraz tak. No te spinki możemy wziąć bezpiecznie, póki można, żeby one nam nie wyleciały w powietrze czasami. Tę dyskietkę możemy zrzucić, to jest dosyć istotne. Zaraz zobaczycie dlaczego. To możemy wziąć. Tylko teraz jest też dosyć istotna sprawa, żeby tak nie zrzucać sprytnie tych wszystkich dyskietek i wyzbierać spinki, ponieważ, to jeszcze możemy zrzucić, ona się zatrzyma na wybuchu, ale chodzi o to, żeby jednak reakcję łańcuchową tutaj zrobić. Żeby te kulki jednak trochę tutaj powybuchały, wiecie? Żebyśmy więcej miejsca mieli tutaj na manipulowanie żółtą dyskietką. Musimy się części tych kulek pozbyć. Dlatego reakcja łańcuchowa będzie bardzo wskazana, zaraz ją zrobimy tak sprytnie. O, teraz musimy szybko wziąć te spinki i uciec tędy, dlatego tę dyskietkę zrzucałem, żebyśmy tutaj mieli od razu trochę odwrotu. Bo przepchnąć bym jej nie zdążył, już by reakcja łańcuchowa mnie sięgnęła. Uwaga, wchodzimy. Cyk, są wybuchy, tutaj trzy kulki zostały zniszczone, trochę tego opadło, nawet nie będziemy teraz musieli przesuwać. Jeszcze więcej kulek będziemy mogli teraz zniszczyć, jeżeli odsuniemy tę żółtą dyskietkę. Cyk i cyk. O. A po co nam ta żółta dyskietka? Ano po to, abyśmy ją sobie włożyli tutaj i teraz pomarańczową dyskietkę możemy przepchnąć nie w lewo, tylko w prawo. I co się wtedy stanie? Reakcja łańcuchowa powstanie, która zniszczy nam także ten kłopotliwy najeżony element. Dzięki temu tę kulkę później będziemy mogli wypchnąć na jego miejsce. Super sprawa tutaj jest. Czyli przepychamy tu. Jest super. Tę kulkę kłopotliwą możemy teraz wypchnąć. O, nawet nie na miejsce najeżonego elementu, tylko ona gdzieś tutaj sobie spadnie. Tutaj. No jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo pauzujcie, jak wydobyć te wszystkie spinki i potem jeszcze wyjść z tego pomieszczenia. Jeżeli macie ochotę, to sobie pogłówkujcie, a ja od razu pokazuję, o co chodzi. Tu wchodzimy,
Proste, bierzemy spinkę, przepychamy to wszystko. Teraz tak, tu możemy wejść, wziąć to. Dobra, jestem, było takie krótkie cięcie tej z mojej strony, bo ktoś do mnie przyszedł. Aha, no dobra, no tutaj jest wszystko wyzbierane, tak, czyli... znaczy widać, że jeszcze nam trochę spinek zostało, to tam pamiętacie, że przy exicie ich było dosyć dużo. Drogę odwrotu sobie zapewniliśmy tutaj wszędzie. No i teraz mieliście zagadkę na początku, która droga właściwa jest, która prowadzi do exitu. Okazuje się, że prowadzą obie do exitu. Możemy sobie iść zarówno tutaj górą, te kulki odsunąć, jak i dołem. Ciekawe, czy ktoś obstawił w ten sposób, że zarówno jedną, jak i drugą drogą będzie można wrócić. Pójdziemy sobie tędy. Wchodzimy tu. No i teraz co? Musimy tę spinkę zgarnąć, zanim ta kulka spadnie nam na szpulkę. No, czyli taki szybki motyw zręcznościowy. Cyk, przytrzymujemy ją własnym ciałem, bierzemy spinkę i teraz dopiero idziemy w dół. Zagadka dla was teraz. Jak wziąć te dwie spinki i wejść w szpulkę? Czyli żeby te szpulki, tej szpulki sobie nie zablokować, jakoś się tutaj wydostać stąd. Jeśli macie ochotę, to pauzujcie, a ja pokazuję. Tu się schowamy na razie. To przesuwamy, mamy spinkę. Proste. Wchodzimy tu. Tak, ta pomarańczowa dyskietka nie będzie nam tutaj zbytnio potrzebna. Główny problem polega na tym, żeby zdążyć uciec przed wybuchem. Szybko, cyk, zdążyłem. No tutaj wielkiej filozofii nie ma, no trzeba tę kulkę przepchnąć. Ona nie spadnie sama w prawo, bo to nie jest najeżony element. Musimy ją przepchnąć. Ta kulka nie będzie nam potrzebna. I zadanie dla was tutaj. No bo zobaczcie, musimy jakoś wysadzić ten najeżony element, żeby w ogóle przejść dalej. No jest tutaj pomarańczowa dyskietka. Jak ją zniszczyć, jednocześnie nie niszcząc sobie spinki? Pauzujecie, wymyślacie, to aż takie trudne nie jest akurat, jak ten motyw poprzedni tutaj, taki wielki, który był. A ja pokazuję już prawidłowe rozwiązanie. Robimy coś takiego. Robimy coś takiego. Tutaj sobie zrobimy drogę dla kulki, która będzie miała spaść na pomarańczową dyskietkę. Tę kulkę chwilowo ustawiamy tutaj, jeszcze jej nie zrzucamy. Idziemy po spinkę i teraz zrzucamy. Proste. Tutaj, jak się dostać do spinki, żeby później jeszcze w górę móc iść? To też aż takie trudne nie jest. Ważne, żeby tę kulkę wysunąć, tak? No, to proste, tutaj się zbytnio nie trzeba zastanawiać. Tu jest dosyć skomplikowany problem zręcznościowy, taki na wyczucie czasu bardzo. Musimy wziąć te dwie spinki. Tylko, że jak weźmiemy tę spinkę górną, no to co, nie mamy drogi odwrotu nigdzie, nie? No niby przez tę szpulkę jakoś, no ale jak, tutaj wszystko poblokowane. Chodzi o to, że weźmiemy tę spinkę, weźmiemy tę górną, będziemy uciekać w dół przez szpulkę. Dyskietka będzie spadać za nami, opadnie na szpulkę, zniszczy zarówno tę szpulkę, jak i najeżony element i szpulkę górną, czyli zrobi nam drogę odwrotu. My będziemy na dole, czyli będziemy poza eksplozją, ale problem polega na tym, że ta kulka górna zatrzyma się na wybuchu i będzie chciała spaść na nas tutaj. No i na tym polega problem. Musimy uciec tutaj w szpulkę, poczekać, aż wybuch przeminie i szybko wyjść w prawo, zanim ta kulka na nas spadnie. Ja sobie tutaj zatrzymam czas na wszelki wypadek, bo głupio by było skusić tutaj pod sam koniec. Jedynkę wcisnąłem, troszkę wolniej to chodzi. No i trzymajcie kciuki. Czyli bierzemy tę spinkę, uwaga, czekamy na wybuch i idziemy tutaj, w ostatnim momencie. Dobra. Włączam właściwy czas i zadanie dla was, takie ostatnie już. Jak wyzbierać te wszystkie spinki, dostać się do exitu jakoś tutaj jeszcze sobie sprytnie i w ten exit wejść. Jeśli macie ochotę, to pauzujecie i kombinujecie, a ja pokazuję prawidłowe rozwiązanie. No tak, no żeby się dobić w ogóle do exitu, to musimy jakoś ten element wysadzić. No, jedyne źródło, żeby ten element wysadzić, no to jest ta pomarańczowa dyskietka. Jakoś ją trzeba dopchnąć, tak żeby nie wpadła w żadną dziurę po drodze, nie zniszczyła żadnej spinki, nic takiego, nie? Zrobimy to sobie tak. Tę kulkę przepchniemy na razie tu. Weźmiemy tę spinkę. Kulkę dopchniemy tu, bo dyskietka musi spaść na coś, żeby wybuch sięgnął najeżonego elementu. Tę kulkę przepchniemy tu. Spinki oczywiście nie bierzemy, bo po tej spince będziemy pchać dyskietkę. No i możemy ją sobie tutaj zepchnąć, szybko uciec przed wybuchem.
I w ten sposób mamy wszystkie spinki 109 na 109. Wchodzimy w exit. I plansza przedostatnia świata szóstego. Zaliczona. Proste, proste. Została nam ostatnia plansza w Brainiplexie, czyli został nam ostatni odcinek do zrealizowania, ale to już sobie zostawimy na następny raz, a tymczasem ja Was żegnam, trzymajcie się, na razie.